udział przy 4 golach, 2 strzelone w ostatniej kolejce. Mógł pan znaleźć swoje nazwisko w 11 kolejki La Gazzetta dello Sport. To dociera do pana wszystko? Znaczy, na pewno otrzymałem trochę więcej wiadomości na różnych portalach czy na telefon, ale jak podchodzę do tego bardziej na chłodno, to jeden mecz teraz się taki wydarzył, że strzeliłem więcej bramek i mam nadzieję, że strzelę kolejne i będę mógł się pokazać w nowym klubie jeszcze z lepszej strony. Powołanie na kadrę chyba pana uchroniło od chodzenia w peruce teraz na treningach Köln, bo zaczyna się karnawał, a to bo jesteście drużyną karnawału i widziałem już zdjęcia. No tak, jest u nas bardzo dobra atmosfera i wszyscy przychodzą na treningi zadowoleni. Sam widziałem te zdjęcia i bardzo mi się to podobało i myślę, że naprawdę to jest to super sprawa, czasem się wyluzować na treningu i jest czas na pracę, jest czas na relaks i na zabawę i myślę, że w Kolonii jest to wszystko dobrze poukładane. Się przyzwyczailiśmy do tego, że polskiemu piłkarzowi, zwłaszcza młodemu, trudno jest wejść w taki reżim Bundesligi. Pan jest zaprzeczeniem tego, bo najpierw pan wygryzł ze składu ważnego piłkarza Kolonii, Misza Breczko, potem to przesunięcie na prawe skrzydło w ostatnim meczu wyszło jeszcze lepiej. Było trudno się odnaleźć w Niemczech? Raczej wiedziałem pół roku wcześniej, że już będę przychodził do Kolonii, więc wziąłem prywatne lekcje języka niemieckiego, ponieważ to jest bardzo ważne. Więc trochę się przygotowałem, a tak jak mówię, no, fizycznie wyglądałem dobrze, miałem treningi indywidualne i wiedziałem, gdzie przychodzę i byłem już przygotowany, zanim tam przyszedłem. Właśnie chodzi mi głównie o tą fizyczną stronę. Czy to było tak, że ten pierwszy obóz przygotowawczy w Niemczech jakoś rzeczywiście wyjątkowo dał w kość, czy nie? Już pracujemy w Polsce na takich poziomach, że ten przeskok jest łatwiejszy? Znaczy, ja pracowałem u trenera Nawałki, a tam naprawdę treningi były ciężkie i tak wiele osób powtarzało, nawet Arek Milik, że treningi w Niemczech są ciężkie, ale u trenera Nawałki trenowało się dużo trudniej.